Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami z kawą poranną. Oj, jaki dzisiaj jest dziwny dzień. Będę trochę narzekać na początku, zacznijmy od tego, że się potwornie dzisiaj nie wyspałam. Mam jakąś taką ciężką głowę i po prostu, nie wiem, powieki, wszystko mam wrażenie, że smyga jest zapuchnięta. Ale zaraz się obudzę, także dość narzekania. Mam na sobie sukienkę, którą ostatnio pokazywałam wam w filmie, tą, którą kupiłam na Vinted. I może pamiętacie tą ciekawostkę, to jest sukienka, którą już kiedyś miałam. Później ją pocięłam, dlatego że potrzebowałam wykroju, nie udało mi się jej zszyć z powrotem. No i udało mi się za 15 zł znaleźć ją nowiutką praktycznie na Vinted, więc bardzo się cieszę. I w ogóle tak sobie myślałam, polecam Wam, jeżeli zobaczycie coś w sieciówce. Ja mam kilka takich rzeczy, które widziałam już nawet jakiś czas temu, ale tak je zapamiętałam, bo były tak fajne, że później po prostu możecie sobie wpisać w Vinted, spróbować jakoś wyszukać dobrze, jeżeli zapamiętacie markę. No i możecie coś kupić po prostu taniej, także ja no tak zrobiłam właśnie z tą sukienką, pamiętałam tylko, że jest z Bershki, no i wiedziałam doskonale jak wygląda, więc wpisałam sukienka w kropki, zaznaczyłam markę Bershka, no i wyszło mi ich bardzo dużo. Właśnie w takich cenach między 15-20 zł, a ja wtedy za nią płaciłam chyba 80, więc super deal. Kawa rano to jest coś pięknego. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja kiedyś w ogóle nie piłam kawy, wyobrażacie sobie? Nawet żadnej bezkofeinowej, nic, po prostu tylko herbata. Od herbaty zaczynałam dzień. No jak zaczęłam pracę w takiej mniejszej korporacji, no to zaczęły wjeżdżać kawy z ekspresu. Wtedy się do nich przekonałam, no i tak już ze mną to zostało, także kawę piję już tak na stałe od jakichś 3 lat chyba. Ale nie przesadzam z kawą, staram się pić jedną dziennie, czasem dwie, ale uważam, że to i tak jest mało, tym bardziej, że ja robię je bardzo słabe. W ogóle wczoraj przyszła paczka z moimi Hunterami, które kupiłam ze Stanów. Dlaczego paczka? Ponieważ musieliśmy wysłać po prostu ze Stanów paczkę, dlatego że nie zapakowalibyśmy się z wszystkimi rzeczami z powrotem do Polski. Mimo że nie kupiliśmy ich tam jakoś dużo, to później ostatecznie przy pakowaniu okazało się, że nam tego miejsca brakuje. Nie wiem jakby było wagowo, ale po prostu chodziło o miejsce. A Huntery są naprawdę dość ciężkie. Mega się cieszę, że je mam. Co prawda teraz ich chyba nie wykorzystam, ale będą czekały na wiosnę, później na jesień. Zresztą zobaczcie, jak wyglądał ich zakup i wróćmy do Stanów. Kurczę, znalazłam właśnie takie Huntery. I nie wiem, to jest mój rozmiar, przymierzyłam i są spoko, właśnie tak siedzimy i się zastanawiam. Cena też jest bardzo atrakcyjna, bo kosztują, słuchajcie, $34 chyba. Tylko, że nie wiem, czy taki kolor jest ok. Kurde, nie wiem, co zrobić. Okej, te Huntery wyglądają na nodze tak. Powiem wam szczerze, że ja zawsze chciałam kupić Huntery, ale zawsze myślałam, że czarne. Znalazłam taki kolor i sama nie wiem, ale brudne jest to lustro. Podobają mi się w sumie, jak wyglądają na nodze. I kurczę, ta cena jest tak atrakcyjna. O, nie wiem. Zyga zdecydował, że kupuję. Bo teraz Kasia będzie dużo gnoju przerzucała. Bo kupujemy ślinkę. Także mam. Mega się cieszę. Nie byłam do końca przekonana, bo nie wiem, no wahałam się po prostu w tym sklepie. Ostatecznie Zyga stwierdził, że dobra, bierzemy, bo cenowo to wychodziło naprawdę mega, mega fajnie. Nawet tutaj coś takiego się nie zdarza. Także wzięłam i stwierdziłam, że nawet jak nie będę chodziła, to po prostu odsprzedam je na Vinted i tyle. Ale myślę, że będą spoko. Kolejny dzień, kontynuuję tego vloga, mam na sobie, słuchajcie, dres i idę do sklepu po lody. Mam tak straszną ochotę,
Nie chce mi się za bardzo jeść śniadania i serio obudziłam się z myślą o tym, że okej, muszę zjeść jakieś lody, bo widziałam ciągle tutaj w sklepach jakieś, ale jeszcze żadnych nie kupiłam, także dzisiaj to jest ten dzień. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że przyszłam po lody do apteki, bo tutaj jest wszystko w aptece, też lody. Okej, wracam ze sklepu. Jak mówiłam, tutaj jest tak, że w aptece jest wszystko. Tak więc my tutaj mamy taką aptekę na rogu, więc musiałam przejść jakieś 3 minuty. Kupiłam lody i kupiłam chipsy, które pamiętam jeszcze sprzed 5 lat, że były mega dobre. Chciałam spróbować, swoją drogą odpowiadając na pytanie, czy pozwalam sobie na przekąski w trakcie postu przerywanego i diety intuicyjnej. Tak. Jak widzicie, za te dwie rzeczy zapłaciłam $6.05, czyli no mniej więcej razy 5, bo dolar teraz jest dość wysoko, więc około 30 zł. Dużo, jak na takie zakupy, no ale tak tutaj wyglądają ceny po prostu. Z ciekawostek, moi drodzy, to tutaj jest tak, że każda ulica jest jakby podwójna. Jest taki główny wjazd na ulicę i oprócz tego jest wjazd jakby od tyłu. I tutaj zawsze z tyłu stoją właśnie kosze na śmieci i można sobie wejść jakby od podwórka, tak to się mówi. I każda ulica tak wygląda dosłownie, przynajmniej tutaj na przedmieściach. To jest takie bardzo charakterystyczne też dla Stanów. Tutaj mamy wejście do tamtej ulicy, która była tam i do tej, a jak sobie pójdziemy dalej, no to tutaj jest już kolejna ulica. I to są te same domy, posesje. Jak mówiłam w filmie wcześniej, ja ogólnie zawsze marzyłam o hunterach, ale w kolorze czarnym. No i tak jak zobaczyłam te w sklepie, to miałam mieszane uczucia, bo z jednej strony, wiecie, znaleźć huntery w takim sklepie typu TK Maxx jeszcze w tak genialnej cenie, bo one kosztowały, nawet chyba jeszcze mają metkę, już teraz nie pamiętam, kosztowały $37, czyli mniej niż połowę takiej klasycznej ceny hunterów na stronie. Dlaczego były takie tanie? To jest właśnie taki myk, który Zyga później ogarnął. Według metki to jest 39, a rozmiarowo to jest 38 i dlatego po prostu zostały tak przecenione, bo była gdzieś, był tam jakiś błąd po prostu w tych oznaczeniach tutaj. Mi to absolutnie nie przeszkadza. No i właśnie jak zobaczyłam je w sklepie, to miałam takie mieszane uczucia, no bo chciałam te czarne, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że dobra, no za tą cenę, to po prostu chyba by mnie to prześladowało później i aż żal ich nie wziąć. Skoro tak marzyłam, a powiem Wam szczerze, że ostatecznie cieszę się, że zdecydowałam się na taki kolor, bo zobaczcie, jaki on jest ładny. W sensie jest taki po prostu nietypowy, inny i będzie super wyglądał do wielu też stylizacji. To jest taki malinowy, brudny, taki przygaszony, naprawdę piękny kolor. Możecie mi napisać, co myślicie, ale są przez to bardzo nietypowe, no i będą się gdzieś tam wyróżniały moim zdaniem. Także wczoraj przyszła paczka, od razu ją otworzyłam i cieszę się, że już mogę je mieć w domu. Szkoda, że nie mogłam ich mieć jesienią, kiedy tak naprawdę takie buty najbardziej się przydają, no ale spokojnie, w przyszłym roku na pewno ich użyję. No i tak, odstawiam je na razie do garderoby i idę montować film na jutro. Bombuś, dziękuję za te dźwięki. Nieocenione. Właśnie z bąblem jest tak paskudna pogoda. O, jest mi strasznie zimno. Jest mokro. Pada na mnie masakra. No ale dobra, chodź bąbuś. Proszę do domku, ja nie dam rady, chodź. Zrób to dla mnie dzisiaj, chodź. W ogóle mam idealne buty na deszczową porę. To jest oczywiście ironia, bo to są te takie śniegowce z kożuszkiem, więc będą wyglądały tragicznie. Także staram się je jakoś oszczędzić teraz. Poczekaj, chodź tu. Daj łapę. Dzień. Patrząc na rozlaną herbatę, serio, nie mam siły, próbuję sobie przypomnieć wszystkie powody, dla których kocham zwierzęta. Bąbel przed chwilą po prostu włożył łapę do kubka, przechylił kubek i wylała się połowa herbaty na podnóżek i powiem Wam, że nawet nie mam siły tego zapierać, więc poczekam, aż wyschnie.
zdejmę i wrzucę do pralki. Nie mam po prostu siły, Bąbel. Co jest z tobą? Naprawdę, co z tobą jest?